Grzegorza Rysia. Ksiądz biskup wyjechał do nas z Krakowa przez Częstochowę, ale od Matki Bożej, więc ten znak jedności z Matką Bożą dla nas jest bardzo ważny. Oczywiście można by za wiele rzeczy dziękować księdzu biskupowi za ostatnie przygotowanie do rocznicy koronacji w sposób szczególny. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kto słuchał księdza biskupa w internecie bądź w Częstochowie? Super. Serdeczne oklaski. Raz jeszcze. Ksiądz biskup jest naczelnym ewangelizatorem w Polsce. I cieszymy się, że to nasze spotkanie dzisiaj poświęcone właśnie nowej ewangelizacji może być ubogacone słowem księdza biskupa. Diecezja radomska, kielecka, sandomierska i goście spoza się tu zebrali, byśmy właśnie otrzymali słowo i dar umocnienia na drogi ewangelizacyjne. Prosimy księże biskupie o słowo. Pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Sławek przypomniał mi jedną zasadę, którą głosił kiedyś już nieżyjący ojciec profesor Jankowski, który mówił, że jeśli w kazaniu ksiądz powie tylko dwie herezje, to kazanie jest dobre. Ksiądz Sławek na pewno dopuścił się przynajmniej jednej herezji, ale to też nie było kazanie, tylko mówił krócej. Niemniej potężną herezją, ja nie wiem, gdzie on jest, bo mi zginął. Gdzie on jest? Tu. Potężną herezją jest nazwać kogokolwiek poza Duchem Świętym pierwszym ewangelizatorem. Ale śpiewaliśmy, że Pan jest miłosierny. Dobrze. Został mi zadany temat i ten temat brzmi: dary hierarchiczne i charyzmatyczne w ewangelizacji. Temat jest konkretny. Chciałbym zacząć od tego, że mówimy o tym temacie też w bardzo konkretnej sytuacji Kościoła. Nie mówimy o darach hierarchicznych i charyzmatycznych w ewangelizacji w jakiejś próżni, w jakiejś sytuacji abstrakcyjnej, tylko mówimy w środku Kościoła, jaki Duch Święty aktualnie tworzy. Sytuacja Kościoła dzisiaj jest opisana bardzo pięknie przez ojca Raniero Cantalamessa, który mówi tak, że Kościół dzisiaj od czasów apostolskich przeżywa trzecią falę ewangelizacji. Trzecią wielką falę ewangelizacji. Pierwszą falę zrobili biskupi, którzy jednocześnie byli mnichami. To jest taki czas Kościoła mniej więcej od V wieku aż po wiek VIII. I to są takie osoby, które czcimy w kulcie świętych, nie wiem, święty Marcin z Tur na przykład, święty Patryk, misjonarz, ewangelizator Irlandii, czy na przykład święty Wojciech, gdy chodzi o polskie ziemie, mnich benedyktyński, ale też biskup, święty Bonifacy, apostoł Niemiec, a w środku najważniejsza postać to jest Grzegorz Wielki. Ja z nim dobrze trzymam. Opowiem wam poza tekstem, wam powiem taką historię, bo prawie rok temu były Światowe Dni Młodzieży, nie? No i ja nie dostałem dobrej wejściówki do kurii krakowskiej. Tak się jakoś stało.
I przez 3 pierwsze dni Światowych Dni Młodzieży nie widziałem się z papieżem. I zacząłem się czuć jak wikary, który uciekł z parafii, kiedy jest wizytacja biskupia, nie? I po tych 3 dniach myślę, no jakoś muszę to zrobić, żeby się przywitać z papieżem. I dostałem się akurat na taki moment, jak Franciszek kończył to spotkanie z okna. I schodzi, no i ksiądz kardynał przedstawia wszystkich, co tam chcieli się przywitać z Ojcem Świętym i mówi, tu jest biskup Grzegorz. A papież mówi, oświeciciel? Był taki święty Grzegorz oświeciciel, a ja mówię, nie, wielki. Czekajcie, czekajcie. A papież popatrzył na mnie i mówi tak, co za pokora. Ale Grzegorz Wielki był w porządku i jest w porządku. W każdym razie ta pierwsza fala ewangelizacji, Europa potrzebowała, Kościół potrzebował nowej fali głoszenia Ewangelii i to zrobili biskupi, mnisi. Druga fala, tu widzę, jest trochę reprezentowana. To był wiek XII-XIII, zrobiły to zakony, które nazywamy do dzisiaj żebrzące. Nie wiadomo, czy oni coś z tego dzisiaj jeszcze wiedzą, ale to są franciszkanie, dominikanie i jeszcze kilka innych, augustianie, trynitarze. Rzeczywiście poszła taka fala fantastyczna w Kościół ogłoszenia Ewangelii z nową siłą. Do tego stopnia, że my jak mówimy o chrześcijaństwie w Polsce, to mówimy, że przyszło do nas w wieku X, ale ewangelizacja dokonała się w wieku XIII, jak przyszli franciszkanie, dominikanie. I to była druga fala, a teraz jest trzecia. I wiecie, kto ją robi? Ojciec Cantalamessa mówi, ludzie świeccy. To jest wyróżniająca cecha tej trzeciej fali ewangelizacji, że najwyraźniej Duch Święty uruchamia w Kościele ludzi świeckich. I można by tych świeckich tu powymieniać. Każdy z was może ich wymienić, bo ich zna. Nie wiem, skrzyżny okatechumenalny, Kiko i Carmen, tak, Chiara Lubich. Bardzo często w Polsce bywa, nieraz żeście go pewnie słuchali, José Prado Flores. Jest armia świeckich ludzi. Podobnie w Polsce. Nie będziemy wymieniać, żeby kogoś nie wymienić, bo byłby dramat. Tak. Ale nawet popatrzcie się po tej sali. Duchowni podniosą rękę. Bóg zapłać. A teraz księża niech się obrócą. Świeccy podniosą rękę. Brawa, brawa, brawa. To jest ważne, bo to nie jest tak, że to się dzieje samo, tylko taka jest nasza najgłębsza wiara, że to Duch Święty sprawia. Choć oczywiście takie ewidentne rozbudzenie ludzi świeckich i ta fala ewangelizacji, która jest także zbudowana na, no najpierw na tym przekonaniu, że we chrzcie każdy jest wezwany do tego, żeby był misjonarzem. Tak? To jest ta zbitka piękna stworzona przez papieża Franciszka, uczeń misjonarz. Żeby być misjonarzem, trzeba być chrzest przeżywany aktualnie jako uczniostwo w stosunku do Jezusa. To jest to, co nas upoważnia do zaangażowania misyjnego. Ale też to, co potem to zaangażowanie aktualizuje, umożliwia, to są dary duchowe, które Duch Święty rozlewa w ludziach świeckich. Jest ewidentne rozbudzenie charyzmatyczne w całym Kościele. Widać, jakie są wielkie owoce tej fali, jaka powstała z odnową w Duchu Świętym. I teraz
to jest kontekst, w którym trzeba rozważać tę wzajemną relację darów hierarchicznych i charyzmatycznych w ewangelizacji. Refleksja, która się dokonuje w Kościele teraz, ona idzie bardzo dynamicznie, bardzo szybko. I ja bym chciał z tej refleksji wyciągnąć trzy momenty. Pierwszy to jest oczywiście adhortacja papieża Franciszka Evangelii Gaudium po synodzie o nowej ewangelizacji dla przekazu wiary. To będzie pierwszy tekst, do którego się odwołam. Drugi moment tej refleksji to jest list, dokument napisany przez Kongregację Doktryny Wiary, podpisany jeszcze przez księdza kardynała Millera, ale też zaaprobowany przez papieża Franciszka. Dokument nosi tytuł Juvenesti d'Ecclesia i ma niecałe 2 lata ten dokument. Niesłychanie ważny dokument w życiu Kościoła. Juvenesti d'Ecclesia. Jak ktoś jeszcze nie czytał, proszę przeczytać pod grzechem ciężkim. Nie żartuję. A księża, jak będziecie ich spowiadać, to ich pytajcie, czytałeś, a nie, to za pokutę, ciach. To dobrze zrobi każdemu. Juvenesti d'Ecclesia. I trzeci moment bardzo ważny tej refleksji nad darami charyzmatycznymi, hierarchicznymi w Kościele i w ewangelizacji, to jest właśnie wspomniana przeze mnie rocznica, jubileusz, 50-lecie odnowy przeżywany w Rzymie. Fantastyczne teksty, jakie padły przy okazji tego jubileuszu, dają wiele do myślenia. Więc zaczynamy te trzy momenty refleksji. Pierwszy, Ewangelii Gaudium. W pierwszej chwili, jak się przegląda Ewangelii Gaudium, to można się zdziwić, że stosunkowo niedużo papież mówi o tej wzajemnej relacji darów charyzmatycznych i hierarchicznych. Nawet w 5 rozdziale, 5 rozdział bardzo piękny, jest poświęcony ewangelizatorom napełnionym duchem. Więc wydawałoby się, no tamto będzie cały wykład na ten temat. No akurat nie ma tego tam wykładu. Cały ten 5 rozdział jest tak naprawdę poświęcony czemu innemu. Mianowicie tej równowadze, jaką Duch Święty w każdym z nas sprawia między uczniostwem a zaangażowaniem misyjnym. Nie? Uczeń, misjonarz. Trzeba mieć jedno i drugie w sobie, bo jak nie jesteś uczniem, to nie masz o czym mówić w przekazie misyjnym. Nie? I cały ten 5 rozdział jest o potrzebie równowagi między własnym życiem wewnętrznym, przede wszystkim własną modlitwą, a zaangażowaniem pastoralnym, ewangelizacyjnym. Wczoraj rozmawiałem z rektorem seminarium takiego szczególnego, które się nazywa w skrócie Seminarium 35+. To jest dla takich ludzi, którzy nie zdążyli pójść do kapłaństwa, jak mieli lat 20 i idą teraz, mając 66. To jest niesamowite seminarium, bardzo piękne. Jak tu jest jakiś taki gościu spóźniony, zapraszamy. W każdym razie rektor tego seminarium, ksiądz Morawa, użył takiego pojęcia, i nigdy tego nie słyszałem, cukrzyca duchowa. Mówi, to jest dość powszechne skorzenie dzisiaj. Wiecie, to są tacy goście, co jeżdżą z rekolekcji na rekolekcje. Złapią każde. Żadne rekolekcje im nie umkną. Żadne wydarzenie modlitewne nie przepadnie, nie? I ciągle tak się... Słodzą sobie ciągle to wnętrze, nie? No. Jakąś dietę byś se zastosował. Są przecukrzeni duchowo, tak? Cała para we własną duchowość. Nigdy nie wykorzystywana w stosunku do kogokolwiek. Nie? Moje wewnętrzne potrzeby.
Jeszcze wąsa nie słyszałem, ale tam jest szóstak. Nie. Taką pamiętam historię, biskup Dajczak mówił, że wychodził w Koszalinie na ewangelizację. Jedna ze wspólnot takich bardzo zaangażowanych powiedziała mu, że nie pójdą z nim, bo mają adorację. Tak powiedzieli biskupy, mają adorację, nie mogą się iść, nie mogą pójść z nim do ewangelizacji, bo dawno nie mieli adoracji. Nie. I biskup Edward powiedział herezję, ale bardzo mocną. Powiedział tak, to wy sobie siedźcie na tej adoracji, tylko się nie łudźcie, że tam będzie Pan Jezus. Nie. Oni się zdziwili, że na tej adoracji nie będzie Pana Jezusa. A on im powiedział, bo Pan Jezus idzie z nami na ewangelizację. To jest to... Godzina jest południowa, to trzeba trochę lżej mówić, nie? Ale czujecie, to znaczy ciągle takie nienasycenie modlitewne. I żadnego wyjścia, żeby się podzielić tym, co przyjąłeś, co otrzymałeś. Oczywiście jest druga skrajność. Działa i już nie pamięta właściwie, dlaczego to robi. I to, co z niego ucieka w tym całym procesie zaangażowania, to jest ni mniej, ni więcej, tylko relacja z Jezusem. Już nie wie, czy go kocha, czy nie. A przede wszystkim nie wie, czy jest kochany przez niego, czy nie. Nie? Znaczy, gdzieś mu uciekło doświadczenie miłości otrzymywanej od Pana. I wtedy Franciszek mówi, nie ma żartów. To znaczy, to jest moment, bardzo potrzebujesz modlitwy. Tego, nigdzie indziej tego nie znajdziesz. Musisz wejść na nowo w relację jeden do jeden osobiście w spotkaniu. Więc ku zdumieniu, myślę, wielu ludzi, piąty rozdział Ewangelii Gaudium jest poświęcony tej równowadze. Jak masz być napełniony duchem, to się przekłada na równowagę między twoją modlitwą, troską o duchowość i tak dalej, o wnętrze, a wyjściem do ewangelizacji. Jedno i drugie. Duch Święty tak w taki sposób w nas działa, że kiedy nam udziela rozmaitych swoich darów, to jednocześnie udziela ich nam dla innych. Nie? I to cię wysyła. Nieraz jak zagajam echo we wspólnocie neokatechumenalnej, to mówię tak, jak wam coś Duch Święty powiedział, to go nie duście w sobie, bo go udusicie. Albo się udusicie. Tak. Ale jest w tym piątym rozdziale Ewangelii Gaudium jeden konkret i ten konkret warto sobie od razu przemyśleć. Mianowicie Franciszek mówi, że bezcenna w ewangelizacji jest modlitwa wstawiennicza. To jest bardzo konkretne stwierdzenie. Bezcenna jest modlitwa wstawiennicza. I teraz modlitwa wstawiennicza to jest takie konkretne pole, gdzie hierarchia i każdy charyzmat mogą pójść ze sobą razem. Nie. Tu każdy z was pewnie ma swoje doświadczenia. Ja mam przepiękne na przykład z takich wydarzeń ewangelizacyjnych, jak rekolekcje dla młodych na Tauronie. Robiliśmy je do tej pory dwa razy, to nie ma żartów, to jest jednorazowo 10 tysięcy młodych jeden dzień, 10 tysięcy młodych drugi dzień i zawsze ich próbujemy prowadzić do decyzji wyboru Pana Jezusa, nie? I zawsze wiemy o tym, myśląc o tych rekolekcjach, że wcale nie każdy z nich pójdzie do spowiedzi. Dlaczego nie pójdzie? Bo nie jest w stanie. Nie jest w stanie. Przy najlepszej swojej dobrej woli nie jest w stanie. Co możecie zrobić? No najpierw naślijcie na niego wstawienników. I z ostatniej odsłony tych rekolekcji na Tauronie ja miałem przynajmniej kilka takich sytuacji, że wstawiennicy, fajna para ludzi świeckich, czasem świecki i siostra zakonna, a czemu nie, albo brat, czasem kleryków wzięli, bo ci jeszcze nie mogą rozgrzeszać. Nie? Więc... Modlili się nad człowiekiem, a potem go przyprowadzali do księdza, który był szafarzem sakramentu pokuty. Ta modlitwa przełamywała człowieka.
To, wiecie, z czymś takim się nie dyskutuje, to jest doświadczenie. Nie dacie tej modlitwy, to potem możecie narzekać, nie przyszli się spowiadać. Ale co zrobiłeś, żeby przyszli? I nie mów, że nie możesz nic zrobić, bo masz 1000 osób, kandydatów do modlitwy wstawienniczej tu, nie? Tylko trzeba wierzyć, że to jest bardzo ważny instrument w ewangelizacji, modlitwa wstawiennicza. To jest taki rodzaj modlitwy, gdzie Kościół się widzi jako ciało. Nie? To, co tu jest potrzebne, ty jesteś ochrzczony, masz rozeznanie też swojej wspólnoty, że możesz posługiwać tą modlitwą, nie? To idziesz i posługujesz. Więc to jest bardzo ważny konkret tej piątej części Ewangelii Gaudium, modlitwa wstawiennicza. Tam, gdzie jej nie ma, wprowadzajcie, nie? Wprowadzajcie w rekolekcjach, zwłaszcza dla młodych, ale nie tylko dla młodych. Nie? Mnie to uderzyło za pierwszym razem. Jak 2 lata temu zrobiliśmy te rekolekcje pierwszy raz, to o wiele większa kolejka młodych się ustawiła do wstawienników niż do spowiedników. Nawet się zacząłem zastanawiać, dlaczego. I odpowiedź jest taka, że przy tych wstawiennikach, przepraszam księży, że to powiem, ale powiem, oni mają poczucie, że są wysłuchani. Nie? Bo wstawiennik słucha, jakie ty masz dziecko problem? Powiedz mi, o co chcesz, żebym się modlił. I nie ochrzania go na progu, że nie powinieneś mieć tego problemu. Przygotowujemy się do synodu biskupów o towarzyszeniu młodym na ich drodze wyboru powołania. Jak się zapytacie młodych w jakiejś większej grupie, gdzie mają w Kościele doświadczenie towarzyszenia, to właśnie jak mają doświadczenie modlitwy wstawienniczej, to powiedzą o niej. Że ktoś wysłuchał ich tematu, problemu, przeszedł z nimi jakiś kawałek drogi, życzliwie modląc się za nich. Nie osądzając, nie oceniając. Więc ten konkret jest wart przemyślenia. W pozostałej części Ewangelii Gaudium są 2 punkty, które mówią dokładnie na temat nas interesujący. Możecie sobie w domu do nich sięgnąć. To jest punkt 130 i 131. Papież je objął jednym tytułem. Charyzmaty w służbie komunii ewangelizującej. Charyzmaty w służbie komunii ewangelizującej. Bardzo jest ciekawe, bo zwykle jak mówimy dary charyzmatyczne i dary hierarchiczne, to od razu mamy ochotę mówić o napięciu między nimi, nie? To znaczy jest urząd i charyzmat, no i oni się nie mogą normalnie spotkać, nie? Natomiast papież w 130 punkcie mówi o napięciu między charyzmatykami. A teraz będzie o was, boście się śmiali z księży. A tekst jest taki. Uwaga. Jasnym znakiem autentyczności jakiegoś charyzmatu jest jego eklezjalność. To znaczy to, że się odnajdujesz we wspólnocie Kościoła. Zdolność do harmonijnego zintegrowania się w życiu świętego ludu Bożego dla dobra wszystkich. I teraz takie bardzo piękne zdanie. Autentyczna nowość wzbudzana przez Ducha nie potrzebuje rzucać cienia na inne duchowości i dary, aby potwierdzić samą siebie. Nie? A to są te wyścigi między wszystkimi obdarowanymi. Nie? Tak. Ciekawe. Kto jest z ruchu Światło Życie? No, kilka osób się znalazło, chwała Bogu. A kto jest z drogi neokatechumenalnej? Też się znaleźli, fajnie. Śpiewaliście kiedyś coś razem? Nie.
nie ma szans. A wy się nie śmiecie, bo wy jesteście ze szkół nowej ewangelizacji, też nie możecie śpiewać to, co droga i to, co oaza. Kto wy jesteście? Najważniejsze, kim nie jesteśmy. Nie? Kochamy się określać przez zaprzeczenie. Jak robiliśmy w Krakowie ewangelizację na stadionie, była zasada: chowamy pistolety. Nie? Przyjdą, tu siedzi Mamre, nie? A tu siedzą grupy apostolskie. Nie? A gdzie są uczniowie Pana Jezusa? Nie potrzebujesz się zestawiać z innym. Nie potrzebujesz się porównywać. A tam takie piosenki śpiewają. Nie. Tam ci źle przetłumaczyli, bo oni w ogóle nie znają się na tym. A ci nigdy nie słyszeli o tym, jak się modlić językami. Oni zupełnie udają, że się modlą. Nie. Naprawdę ja nie zmyślam. Nie. Tam. W Krakowie mamy całą masę fajnych wspólnot charyzmatycznych, wspólnot z odnowy. Jedni przychodzą, mówią, że tamci mówią, że to jest modlitwa językami. W życiu się nie modlili językami. U nas się modlimy językami. Niech im pani nie wierzy, to ja jestem Bruce Lee. To jest ten poziom. To jest ciekawe, bo myślę, że papież nas wybił z takiego właśnie schematu myślowego, że największy problem to jest między duchownymi a charyzmatem. Nie? Że duchowny to zawsze patrzy, o, charyzmatyk, mamy problem. Nie? Czy leci z nami pilot? Houston, mamy problem. Nie? Przyszedł gość, mówi, że ma dary duchowe. Jest. To jest bardzo prosty schemat. W drugą stronę działa tak samo. Boże, jaki byłby fajny kościół, gdyby ten proboszcz cokolwiek rozumiał z charyzmatu. Łatwo w to wpadamy. Mówię, 130 punkt Ewangelii Gaudium. Wszyscy charyzmatycy, popatrzcie na siebie, na ile potraficie działać w jedności. To jest największy problem kościoła w Polsce dzisiaj. Wyjść razem do ewangelizacji. Razem? No dobrze, to my powiemy jak. A wy pójdziecie z nami, nie? To ma różne... Nie będę dawał tych przykładów, bo czas mi się kończy, więc dam spokój. Naprawdę, wyjść razem. W takim przekonaniu, że Duch Święty działa też u sąsiadów. I że ja się mogę tego nauczyć od nich, nie? Czegoś, coś od nich przejąć, wyjść razem, w jedności, ten sam duch, w tym samym duchu. I drugie ważne stwierdzenie wprost na temat, w punkcie 131. Nigdy nie będziemy przeżywać sensownie jedności i różnorodności w Kościele, jeśli się nie poddajemy działaniu Ducha Świętego. Znaczy, jak chcemy to zrobić po swojemu, to zawsze wpadniemy w jedną z dwóch skrajności. Jedna to będzie taka. Papież o nich mówił w czasie ostatniej pięćdziesiątnicy. Jedna to jest różnorodność bez jedności. Czyli czuję się świetnie we swojej grupce, to jest ta duchowość, która mi odpowiada, a wszystko inne może być, może nie być. Co mnie to w ogóle obchodzi? Nie? Czyli skoncentrowanie na sobie, na swojej własnej wykładni wszystkiego, nie? Bez zainteresowania resztą. Nie? Reszta mi niepotrzebna. I to jest dość częste. Nie? Tak podkreślam różnorodność. Ma być różnorodność, nawet za cenę, jakbym rozwalał jedność. Druga pokusa, równie ludzka, jest taka: jedność bez różnorodności. To znaczy, wszystkich należy tak samo ubrać. Nawet księża się dość fajnie prezentują, wszyscy są na czarno, ale wy wyglądacie jak pajace.
Nie mogliście im podkoszulków zrobić na to spotkanie? No, byliby wszyscy tak fajnie, by wyglądali jednakowo. Papież mówi o takiej pokusie homogenizmu. To mi się skojarzyło z dzieciństwem, takie serki były homogenizowane. Nie było wiadomo, co z tym zrobić. Czy posłodzić, czy posolić, czy dosypać cebuli. Bo kompletnie bez smaku. To jest właśnie taki Kościół, który jest ujednolicony. Nie, ujednolicony. Wszystkim narzucić jeden model. Nie. To jest dramat, jak się komuś jedność myli z jednolitością. To jest straszny dramat. Kościół go wiele razy przerobił. Podziały, które są w Kościele do dzisiaj, które nas bolą, od schizmy wschodniej począwszy, zaczęły się od tego, nie? Że każdemu się wydawało, że ma być tak jak u niego i basta. Nie? Więc jednolitość. Nie? Jak my robimy po swojemu, to zawsze wpadniemy albo w jedno, albo w drugie. Franciszek mówi, nie wpadają w to tylko ludzie, którzy żyją w Duchu Świętym. Ktoś, kto się daje prowadzić duchowi, ma wyczucie jedności i różnorodności. Natomiast jak zaczynamy robić po swojemu, zaczynamy robić swój Kościół, to zawsze wpadamy w którąś z tych skrajności. Nie? Różnorodność, nie? Mam w nosie jedność, albo taki model jedności, że zlikwiduje każdą odchyłkę u kogokolwiek. Nie? Kiedyś biskup Guzdek miał takie kazanie dla dzieci w Krakowie. To było śliczne kazanie. On świetne kazania do dzieci mówił. Jak mówi tak do żołnierzy, jak mówił do dzieci, to myślę, że go słuchają. I raz chciał wytłumaczyć dzieciom, co to znaczy, wiecie, właśnie taka narzucanie wszystkim jednego modelu życia. Jednego stylu, jednej formy. Mówi, przyniósł dzieciom, słuchajcie, takiego orła pięknego z papieru. Śliczny był orzeł. Pokazał. Dzieci były zachwycone tym orłem. Ale fajny orzeł. O, orzeł. A biskup mówi, wyobraźcie sobie, że ten orzeł znalazł się w kraju, którym rządzi kura. No i ta kura tak patrzy na tego orła. Myśli, o nie, tata, orzeł, ty za poważnie wyglądasz przy mnie, nie? Na przykład ja nie mam takich pazurów. To co kura robi, bierze nożyczki i ciach orłu, ciach. I biskup uciął temu, słuchajcie, temu orłu, uciął jego szpony. Dzieci o mało na zawał nie zeszły, nie? I tak obciął tego orła, dziób mu przyciął do takiego, żeby bardziej do kury był podobny, nie? Tak wszystko mu przyciął, zrobił z niego kurę. To było przerażające. Ale przynajmniej wyglądał jak szefowa, nie? To jest to. Jeden model. Tyle jest w Ewangelii Gaudium. Stosunkowo niedużo, ale dość konkretnie. Dość konkretnie. Przechodzimy do... Już powinienem kończyć, nie? Nie. Ksiądz Sławek mówi, gadaj. Ale może będzie trochę szybciej teraz. Juvenescit Ecclesia. Powiedziałem, żeby każdy to przeczytał, bo dobrze wam zrobi. Przeczytacie od porządnego kardynała, że Kościół się odmładza. Bo to właśnie znaczy ten tytuł. Kościół, który się odmładza. Nie? Wszyscy myślą, że Kościół dziadzieje. A ten dokument jest tak napisany, że kardynał nie chce niczego w Kościele uruchamiać, nowych procesów, tylko zachowuje się jak klasyczny prorok biblijny, czyli próbuje rozczytać z objawieniem w ręku to, co się aktualnie dzieje w Kościele. Patrzy na lud Boga i wychodzi mu z tego patrzenia, że Kościół się odmładza. To nie jest dobra nowina?
ale fantastyczna. Nie? Pani Józefa Henelowa napisała w swojej ostatniej książce także, przekonana, że Kościół się starzeje, przeczytała książkę Rysia pod tytułem Wiosna Kościoła. Mówi tak, coś musi być na rzeczy, ten biskup chodzi po ziemi. Coś musi być na rzeczy, Kościół, jest wiosna w Kościele. Jest młodość, jest nowość. Słuchajcie, Ewangelię mamy przed sobą. Wracamy do takiej świeżości początków. No bomba, po prostu bomba, fantastycznie, nie? I teraz to jest właśnie ta nowa fala ewangelizacji, która idzie. I przy takim rozeznaniu kardynał Miller mówi o takich, myślę, trzech ważnych rzeczach, żeby zrozumieć wzajemną relację między urzędem a charyzmatem, czyli między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi. Trzy istotne konteksty są. Pierwsze, najważniejszy kontekst, który rozumiem, że was tu obchodzi, bo już tyle wyczułem z tego, co powiedział ksiądz Sławek, ewangelizacja. Ewangelizacja. To znaczy, że czytamy swoje życie chrześcijańskie w kluczu posłannictwa. Jeśli tak czytamy swoje życie, nie? W kluczu posłannictwa, to kardynał pisze tak. Uznanie i docenienie charyzmatów jest nieodzownym zadaniem nowej ewangelizacji. Nieodzownym. Teraz, dlaczego nieodzownym? Dlatego, że ewangelizuje zawsze Kościół. To napisał Paweł VI ponad 50 lat temu w Ewangelii Nuncjandi, że ewangelizuje zawsze Kościół. I teoretycznie wszyscy to wiedzą. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, na jaki konkret to się przekłada? Znaczy, gdzie jest ten Kościół, z którym ty wychodzisz do ewangelizacji? Gdzie on jest? I jak to wygląda w konkrecie? Znaczy, ilu masz przy sobie, ty, głowa tego kościoła, tak, w parafii na przykład, ilu masz przy sobie ludzi świeckich? A ilu masz przy sobie ludzi, którzy żyją radami ewangelicznymi i żyją życiem konsekrowanym? Ilu masz ich przy sobie? Co robią? Jakie dary rozczytali w sobie duchowe? Po co ci oni? Da Pan Bóg, w przyszłym tygodniu lecę ze swoim zespołem nowej ewangelizacji, tym ogólnopolskim, lecimy do Anglii, żeby prowadzić warsztaty z nowej ewangelizacji. I wiecie, największą wartością jest to, że to leci zespół. Zespół, że w tym zespole jest biskup, ale jest też dwóch księży i reszta to są ludzie świeccy, zaangażowani w ewangelizację od dawna. Różni ludzie świeccy, z różnych formacji kościelnych. I najfajniejsze doświadczenie jest to, że my to prowadzimy razem. Nie. Ewangelizuje Kościół. Jak raz tego posmakujecie, to już nigdy nie będziecie prowadzić rekolekcji w pojedynkę. Nie. Kościół. Ale żeby to było faktyczne, to potrzeba rozeznawać dary duchowe w ludziach. Trzeba je rozeznawać. Umacniać ich w tych darach. Formować do ich przeżywania i posyłać. Wtedy się dzieje ewangelizacja. Nie? Ewangelizuje Kościół. Tak dochodzimy do drugiego momentu, który jest ważny, którym jest pojęcie Kościoła, eklezjologia. Jest piękna definicja Kościoła, jaką daje kardynał Miller w tym dokumencie. Ci, co piszą, mogą sobie zapisać. Ci, co nie piszą, muszą zapamiętać. Definicja Kościoła jest taka. Kościół to jest dynamiczna tajemnica komunii służącej misji. Pięć słów. Dynamiczna tajemnica komunii służącej misji. Ależ to jest świetne. Tajemnica. To znaczy, nie majsterkujemy sami.
Nie. To znaczy, jesteśmy postawieni przed rzeczywistością, która nas przerasta. Nie potrafimy sobie jej uszeregować po swojemu. To znaczy, że w tym Kościele jest wiele rzeczy, które nas zaskakują. To, co jest tym najgłębszym nurtem tajemnicy w Kościele, to jest działanie Ducha Świętego, nie? Ale ta tajemnica jest dynamiczna. To znaczy, to działanie Ducha nas wypycha ciągle poza siebie. Ciągle nas uruchamia do czegoś. Nie? Właśnie tu widać, jak jest niebezpieczna ta cukrzyca duchowa. Do niczego cię nie uruchamia, chyba żeby znowu posłodzić. Nie? Ale nigdzie cię nie wysyła, do nikogo. Nie? Dynamiczna tajemnica komunii, wspólnoty, ciała. Wspólnota Kościoła ma charakter ciała. To są te wszystkie teksty przepiękne, zwłaszcza pierwszy list do Koryntian, od 12 do 14, trzy rozdziały. Więc tworzymy wspólnotę. To jest tak ważne. Nie? Napisano na synod o nowej ewangelizacji dla przekazu wiary, napisano takie zdanie w lineamentach, że kwestia nowej ewangelizacji jest kwestią eklezjologiczną. To znaczy, że być albo nie być zależy od tego, jaki my tworzymy Kościół. I to jest dość jasne. Prosty przykład. Wychodzisz na Woodstock, w każdej rozmowie 10 minut najpierw słuchasz o tym, jaki Kościół jest obrzydliwy. Z reguły nie usłyszysz nic innego. Co masz zrobić? Będziesz się kłócił? Powiesz temu człowiekowi, że źle trafił? Albo zmyśla, nie miał takiego doświadczenia Kościoła, bo źle zrozumiał, co? Nic z tym nie nadyskutujesz. Co możesz zrobić? Możesz go zaprosić do wspólnoty, co do której masz nadzieję, że go już nic takiego nie spotka. Możesz mu powiedzieć: współczuję ci serdecznie, ja mam inne doświadczenie Kościoła. Równie prawdziwe jak twoje. Mam swoje doświadczenie. Chcesz przyjść, zobacz. A macie taką wspólnotę? Żeby tego człowieka zaprosić? Macie to? Rozumiecie? Komunia, wspólnota. Jak rok temu papież przyjechał do Polski, pierwsze spotkanie poza prezydentem było z biskupami. I na tym spotkaniu z biskupami ostatnie pytanie, jakie zadano Franciszkowi, to było takie: gdzie rozgrywa się przyszłość Kościoła w Polsce? W parafiach czy we wspólnotach? I papież powiedział, zgodnie z oczekiwaniem biskupów, w parafiach, które są wspólnotami. No, to znaczy, ta przyszłość się nie rozstrzygnie, znaczy rozstrzygnie się negatywnie w parafiach, które są tylko biurem. Nie? Jak macie tylko strukturę, tylko biuro, tylko urząd, a nie macie w tej parafii doświadczenia wspólnoty, to wszystko przegraliśmy. A papież mówi, parafia jest pierwszym miejscem doświadczenia Kościoła dla człowieka. Parafia się nie przeżyła. W Ewangelii Gaudium też to jest napisane. Parafia się nie przeżyła. Ci, co mówią, dajcie sobie spokój z parafią, są wariatami. I na pewno nie słuchają Franciszka. Podobnie Jana Pawła. Obydwaj ci papieże mówią, parafia. Tylko nie taka, która jest biurem, wyłącznie biurem. Musi być wspólnotą. I teraz masz takie doświadczenie wspólnoty, masz gdzie zaprosić człowieka, nie? Któremu ogłosiłeś dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. To jest tym bardziej potrzebne, im gorsze doświadczenie Kościoła jemu się zdarzyło mieć. Nie? Więc wspólnota
Potrzebujemy budować wspólnoty, rzeczywiste wspólnoty. I mówi kardynał Miller, ta wspólnota jest w służbie misji. Nie? Czyli nie tworzymy wspólnoty, żeby się ucieszyć sobą, ale fajnie. Tylko ta wspólnota jest po to, żeby poza siebie wyjść. Poza siebie wyjść. Wspólnota jest ciałem. Ja wiem, że mówię rzeczy bardzo oczywiste, ale przestaniemy o nich mówić, jak chociaż połowę z tego spróbujemy zrobić, nie? Jak jesteśmy ciałem, to znaczy jeden jest uchem, drugi jest okiem, trzeci jest nosem, czwarty jest nogą. Ja nie chcę być nogą. Ale Pan Jezus mówi, ale ja chcę, żebyś był nogą. No ja nie mógłbym być uchem. Ja już mam ucho. Ale ja będę lepszym uchem niż on. A ucho jest przynajmniej, ucho nigdy nie ląduje w błocie, a noga ciągle. Jest, tamten to ma tak fajnie, bo franciszkaninem jest, nie? Ale go fajnie Pan Jezus wybrał. A ze mnie to zrobił biskupa. Jak jesteśmy ciałem, to znaczy nie zazdrościsz nikomu jego daru, cieszysz się swoim i najbardziej cieszysz się tym, że jesteś w tym ciele, bo wtedy masz wszystko. Będąc w ciele, masz wszystko. Jak nie jesteś w ciele, to możesz właśnie przeżywać takie pragnienie, nachapać się, będę wszystkim, nie? Sam. Nie będziesz. Nie będziesz. Przede wszystkim dlatego, nie dlatego, że nie jesteś do tego zdolny, tylko Duch Święty tak nie działa. Nie da ci tego wszystkiego. Okropny jest. Daje jak chce i komu chce. I daje dla wspólnego pożytku. Więc ciesz się tym, co masz, do czego cię wezwał. Skup się na tym. Prawdopodobnie jesteś najlepszym człowiekiem do tego daru. Duch Święty wie, jak daje. Dał ci coś, w czym na pewno będziesz świetny. Tylko na tym się skup. Bo całe ciało tego potrzebuje. I nie zazdrość tamtemu, że on ma lepszy dar. Nie. To jest niesamowicie ważne. Dlaczego? Bo jakby motywem do tego, że przyjmujesz taką różnorodność w ciele, nie jest rezygnacja. No dobrze, to już będę tym biskupem. Nie. Nie. Motywem jest miłość. I wtedy każdy używa swojego daru z miłością. I ta miłość, jak czytacie list do Koryntian, jest też dyscypliną używania charyzmatów. Nie? To znaczy, dary są dla pożytku wszystkich. Nie ma pożytku, siedź cicho. Nikt z tego nie ma, na ten moment nikt z tego nie ma pożytku. Miłość ci powinna powiedzieć, powstrzymaj się. Albo zrób miejsce tamtemu, bo jego dar w tym momencie jest bardziej pożyteczny. Ale to, co decyduje, to jest miłość. Nie? I też chodzi o miłość twoją do Ducha Świętego, który cię w taki sposób, a nie inny wyposaża. Wdzięczność za duchowe dary. Nie? A nie zazdrość o to, że aha, nie mam tamtego, tamten ma takie fajne. Nie? Święty Franciszek mówił, zazdrość o dary duchowe jest bałwochwalstwem. To jest bardzo mocne. Nie? Bo bałwochwalstwo to znaczy, że nie czcisz Boga, tylko masz bałwana. I wiecie, kto to jest? Lustro se wyjmij. Bo ty chciałbyś rozdzielać te dary. Ty, nie? Bałwanie jeden. Nie? Masz bałwana, to jest bałwochwalstwo. Zazdrość o dary duchowe. To jest, ja bym se porządził kościołem. Bo ja bym bardzo chciał mieć natychmiast dar proroctwa.
A to Józek dostał. Józek się nie nadaje. Ta miłość, która nas łączy bezpośrednio z Bogiem, jest kluczowa. Jest kluczowa. Wczoraj pisałem taki tekst o przypowieści o pannach mądrych i mądrych inaczej. I pamiętacie, tam jest takie zdanie na końcu: nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. U świętego Mateusza ono jeszcze jest w kilku, jest jeszcze wcześniej, bo w 7 rozdziale też jest: nigdy was nie znałem. A ci ludzie mówią tak: jak to? W Twoje imię prorokowaliśmy. W Twoje imię wypędzaliśmy złe duchy. W Twoim imieniu dokonywaliśmy wiele cudów. On mówi: nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, bo się dopuszczacie niegodziwości. Nie? Czyli ktoś, kto działa rzeczy wielkie, prorokuje, wygania demony, czyni cuda, a nie ma relacji z Jezusem, takiej komunii, która, takiej komunii, że Jezus mówi: znam cię. Znam cię. Nie masz takiej komunii, to używanie tych darów jest niegodziwością. Mocne? 7 rozdział Mateusza. I to nas prowadzi do ostatniego stwierdzenia, które jest w Iubenesti Deklezja. I to jest najważniejsze w ogóle stwierdzenie, gdy chodzi o te dary charyzmatyczne i hierarchiczne. Mianowicie to chodzi o to, że ekonomia zbawcza Ducha Świętego jest jedna. Duch Święty jest spójny w działaniu. I jakby nie tworzy dwóch różnych, nie wiem, metod działania. Nie. Ten Duch, który się objawia w Kościele, który przepowiada Słowo, ten Duch, który najpierw jest natchnieniem Pisma, ten Duch, który jest Duchem wszystkich sakramentów, ten Duch, którego przywołujemy, żeby dokonywał przeistoczenia, ten Duch, którego przywołujemy, kiedy rozgrzeszamy, ten Duch, którego, nie wiem, przywołujemy, kiedy bierzmujemy, ten sam Duch jest tym, który wznieca w Kościele działania, posługi, charyzmaty i robi to wspólnie, robi to w jedności, robi to właśnie w sposób zintegrowany. To nie jest tak, że jest jeden obszar działania Ducha Świętego, to są te dary hierarchiczne, a tu jest równoległa droga działania Ducha Świętego, to są te wszystkie charyzmaty. Nie? I najlepiej, jak idą tak, żeby się ze sobą nigdzie nie styknęły. Duch Święty nie cierpi na schizofrenię. Jest bardzo spójny. Jest bardzo spójny. I teraz dochodzimy do tego bardzo ważnego momentu, bo to jest, to wiecie, to jest, wcześniej mówiliśmy eklezjologia, a to jest coś, co się w Kościele w naszym slangu nazywa soteriologia, nie? Czyli jak człowiek osiąga zbawienie, jak otrzymuje zbawienie. Nie? Otrzymuje je, wiadomo, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Ale Duch Święty działa w sposób spójny. I ta spójność ma dwa wymiary. To jest bardzo piękne w Iubenesti Deklezja. Mianowicie to jest spójność między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi. To znaczy wtedy wychodzimy rzeczywiście razem do działania w jedności głębokiej, w jednym ciele. Ale to jest też spójność, która się wydarza w osobie. Czyli masz taki albo inny konkretny dar duchowy, charyzmat, posługę, ale to jest w tobie bardzo spójne z tym, jak czytasz Pismo, jak się modlisz,
jak korzystasz ze spowiedzi, jak przeżywasz Eucharystię, nie? Jak słuchasz Kościoła, który naucza. Czyli moje dary duchowe, nadzwyczajne, szczególne, muszą się we mnie spotkać z tym takim całkiem szarym i zwykłym przeżywaniem wiary na tej drodze, jak to niektórzy nazywają, obiektywnym działaniem ducha. Tak? Musi się we mnie zejść mój chrzest, moje życie sakramentalne, moje bycie w Kościele. Musi się zejść we mnie z każdą szczegółową łaską, którą dostaję od ducha. Nie. I dlatego nie wierzcie takim charyzmatykom, którzy nie chodzą do komunii. Albo dla których Eucharystia w ogóle jest nieważna. Może w ten sposób. Nie. Takie sytuacje pamiętam. Księże biskupie, przyjedziemy, zrobimy uwielbienie. My kiedy? Po Eucharystii. Mówię, wypchajcie się. Naprawdę, wtedy zawsze mówię tak. Po Eucharystii? Znaczy, ja mam odprawić mszę świętą w pół godziny, bo wy chcecie mieć 2,5 godziny uwielbienia, tak? I wtedy będzie obecny Pan Bóg, bo nasze uwielbienie Go uobecnia. A w tej Eucharystii... No nie, to tam jest obecny, tylko tego nikt nie rozumie już dawno, nie. No. Tak, nie. Chcecie? Proszę bardzo, na Eucharystię. Zaczniemy uwielbienie po komunii. Proszę uprzejmie. Potem niech trwa. Ale rozdzielanie tego? Żarty? Duch jest spójny. Duch jest spójny. Na przykład my mamy taką fajną tu spójność, ci wszyscy czarni, co tu siedzą. Wiecie dlaczego? Bo my wszyscy jesteśmy charyzmatykami. A ten biało-czarny też. Cysters się znalazł tam. Wiecie, wiecie, na czym polega nasza spójność urzędu i charyzmatu? Że mamy święcenia i mamy charyzmat celibatu. Charyzmat celibatu. Celibat to nie jest tylko przepis na życie w Kościele. To jest charyzmat. I teraz każdy z nas jest wezwany, żeby to przeżyć w spójności, tak? Czyli te wszystkie swoje funkcje kapłańskie przeżywam w jedności z tym charyzmatem, który decyduje o tym, że ja moje życie w całości oddaję Kościołowi, tak? A co, chcecie mieć księdza, który jest urzędnikiem i to nie ma żadnego przełożenia na, to, na jego życie prywatne, osobiste i tak dalej? Nikt nie chce, co? Jest charyzmat celibatu, który jest złożony w każdym, kto ma w Kościele Rzymskim urzędowe kapłaństwo. I znowu trzeba to przeżyć spójnie razem. I to jest fajne. Jak nie ma tej spójności, to jest dramat, nie? Co wy tam wiecie, to my wiemy. Więc Duch Święty sprawia jedność między darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi w Kościele, ale też w osobie. W osobie. I każdy niech sobie zrobi taki rachunek sumienia, na ile mój charyzmat mnie otwiera na całe życie sakramentalne, właśnie to, które jest związane z posługą hierarchiczną w Kościele. Nie? Przepowiadanie. Nie? Biblię to czytam, ale kazań nie słucham, bo nie tak plotą. Dobre. Ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć. Dwie takie... Ostatnia, czyli dwie. Dwie rzeczy, które dla mnie są najcenniejsze z jubileuszu odnowy w Rzymie z tego roku liturgicznego jeszcze, nie? Pierwsza to jest takie pojęcie, które przepięknie wprowadził ojciec Raniero Cantalamessa. Powiedział, że każdy w Kościele potrzebuje przeżyć przewrót kopernikański i najbardziej potrzebują go przeżyć ludzie religijni. Patrząc na was, to myślę, wszyscy są religijni.
Co znaczy przeżyć przewrót kopernikański w swoim życiu? No to znaczy zorientować się, kto się kręci wokół czego. Na tym polegał przewrót kopernikański, nie? Że się wszystkim wydawało, że wszystko się kręci wokół Ziemi, a jednak Kopernik stwierdził, że nie. I że to Ziemia się kręci wokół Słońca. Otóż bardzo jest potrzebny ludziom religijnym taki przewrót, żeby zrozumieli, że nie wszystko kręci się wokół nich i żeby się zaczęli kręcić wokół Jezusa. I to jest przewrót między wieżą Babel a Pięćdziesiątnicą. Bo wieżę Babel stawiali ludzie religijni, pobożni. Pobożni. Na szczycie tej wieży miała być świątynia. I ta wieża ze świątynią stawiana przez ludzi pobożnych została przez nich nazwana pomnikiem dla swojego własnego imienia. Nie? Czyli robię wszystko bardzo pobożnie i religijnie po to, żeby mnie zapamiętano. Wszystko się kręci wokół mnie. I tacy byli apostołowie, jak jeszcze wchodzili do wieczernika na ostatnią wieczerzę, to się kłócili, Łukasz to napisał. Który gdzie ma siedzieć? Leżeć właściwie. Tak. Natomiast wyszli z wieczernika w dzień Pięćdziesiątnicy jako jedno ciało. Dlaczego? Bo wyszli wychwalając wielkie dzieła Boże. Czyli Duch dokonał w nich tej przemiany, że przestali się kręcić wokół siebie, a zaczęli się wszyscy kręcić wokół chwały Boga. I to jest to, co Duch Święty dokonuje w nas. Przewrót kopernikański. Bardzo wam życzę. Bo wtedy można mówić o jedności, doświadczyć jedności, którą Duch tworzy. Czyli zaczynam wiedzieć, że ostatecznie zawsze chodzi o Niego, bo to jest chwała Boga, objawiona w krzyżu. Chodzi o Niego. Jak się wszyscy skupimy na Nim, jak się zwrócimy do Niego, to sami ze zdumieniem odkryjemy, jaką jesteśmy jednością. Natomiast jak chodzi mi ciągle o mnie, o mnie, o mnie, nie? I świat ma się kręcić wokół mnie, to my nawet możemy tych samych pojęć używać i mieć wspólny język i się nie dogadamy. I to jest jedna rzecz, a druga, która pomaga w przeżyciu tego przewrotu kopernikańskiego, i to jest konkret, który wyciągnął papież Franciszek na Pięćdziesiątnicę, to jest modlitwa uwielbienia. Tak jak w Ewangelii Gaudium jest o modlitwie wstawienniczej, tak w Pięćdziesiątnicy papież mówił o wadze modlitwy uwielbienia. Że ona jest Kościołowi niesłychanie potrzebna, że jest niesłychanym darem wspólnot odnowy. Dlaczego? Bo to jest właśnie ta modlitwa, na której Duch Święty nam ciągle mówi: Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. I to jest bezcenny dar Ducha Świętego dla Kościoła dzisiaj, który nas właśnie reorientuje, nie? Ustawia na Jezusa, na Jezusa, na Jezusa. Wtedy się stajemy wspólnotą. Więc bardzo dobrze. Ile jest tej modlitwy uwielbienia, tyle dobrze w Kościele. Naprawdę. I namawiam wszystkie wspólnoty, które tą modlitwą posługują, które do tej modlitwy zapraszają. Róbcie swoje. Nawet jakby wam wszyscy mówili, tam takie emocje, cuda, nie wiadomo co robią. Tam ci skaczą, tam czy gwiżdżą, a tam ci nie wiadomo. Róbcie swoje. To znaczy to, co Duch Święty w was wzbudza, nie? Żeby mówić Jezus, Jezus, Jezus w pełnej prawdzie. Nie? To powiedział papież na Pięćdziesiątnicę. Amen.